jej. Wypadły stąd śmieci. Co za bałagan. A teraz do szafy. Narnia wita. Tu jest to wejście? Tak. Aha. Czyli co, zrobione wszystko? Nie pożegnałaś się z nim. To zrób to. Co to za książka? Legendy i rymowanki. Takie tam rzeczy. To ze sklepu. Tam w głębi ulicy. Dobra jest? No pewnie. Mogłaby ci się spodobać. Nie wszystkie są straszne. Są też legendy, które mówią o tym, że serce wiedźmy może spełnić każde życzenie. Ha, to brzmi jak pułapka. Może, jeszcze nie skończyłem. Zwykle nie czytasz fikcji. A, przyznaję się. Jestem zbyt niecierpliwy, by czytać długie historie. Zwykle przeskakuję do samego końca, by zobaczyć, co się dzieje. Czy to nie jest spoiler, który niszczy zabawę? Cóż, Lacey, mogłoby ci się spodobać rozwiązywanie puzzli i zagadek, zanim w ogóle zostaną ujawnione. Ale ja wolę, kiedy odpowiedzi są podawane na talerzu. Z dodatkowym serem? Tak. Jestem świadoma tego sera. Jak idzie rytuał? Idzie. Denerwujesz się? Myślisz, że to zadziała? Tak trochę. Gdyby to zadziałało, to byłaby najdziwniejsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. Masz co do tego rację. O, hej. Pamiętasz, że mama zostawiła ci trochę jedzenia w lodówce? Nie jedz go na zimno. I dlatego jesteś taka mała. Po pierwsze, już je zjadłam. Po drugie, nie jestem mała. Jesteś maciupka. Bądź bezpieczna, Lacey. Zawsze przekładaj swoje bezpieczeństwo ponad wszystko inne. Mhm. Powiedziałeś to już jakieś 30 razy. Tylko 30? Dobra. Nie jesteś w stanie się O nie. Okej. Chyba nie mam wyboru. Po prostu. Nie będziesz spała w łazience. Tutaj. Okej. Dobra, sprzątnij to. To jest bezpieczne miejsce. No dobra, ale miałaś iść spać. A, mamy notatnik. I runę. I sól. Do samoobrony. Dobra. Czyli to ląduje w notatniku. Wygodnie. Dobra. No to w spanko. I tak jestem zdenerwowana tym, co może się wydarzyć. Nie jestem nawet pewna, czy uda mi się zasnąć. Po prostu się położę i zamknę oczy. Oj, zadziałało. Zadziałało. To miejsce. Znowu? Chyba naprawdę zasnęłam. Czasami się tutaj budzę, po tym jak zasypiam, okej? Miałam ten nudny sen milion razy wcześniej.
ale wygląda na to, że nie mogę się obudzić, póki się nie skończy. O, wow. Dobra, idźmy gdzieś. Cokolwiek nam to daje. O, są drzwi. No to jeszcze raz. Jak tylko dojdę do końca, sen się skończy. Fair enough. Witaj z powrotem, Lacey. Tęskniliśmy za tobą w tej szkole. Masz wiele do nadrobienia, więc osoby z twojej klasy przygotowały materiały dla ciebie. Znajdziesz je w swojej szafce. Proszę, upewnij się, że dokładnie się z nimi zapoznasz. Nie chciałabyś zawalić tego roku. Dobra, jest zbyt jasne światło, by coś zobaczyć. To jest dziwne. O, i znajome przy okazji, nie? Ale ona nie wydaje się kogoś szukać. Nie tak jak Kate, która to jest twoja szafka. Muszę otworzyć swoją szafkę. Dobrze. Moja szafka to... Ta pewnie pomazana, nie? To jest oczywiste, czyż nie tak? Troszkę. Jej. Wypadły stąd śmieci. Co za bałagan. A teraz do szafy. Narnia wita. Mam dość tego snu. To już czas, prawda? W każdym razie, jako że jestem gotowa, muszę zadzwonić pod ten numer. Dobra. Brat wyszedł, pewnie. Tam są otwarte drzwi. Halo? Oh well. Zobaczmy. Nie powinnaś tam wchodzić. Jak uważasz? Tu są... Ho, ho, ho. Czy to są łapki kruka? Od stołu? Mhm. Tam nic nie ma. Nie wiem, czy powinnam wychodzić, nie? Chciałam tylko sprawdzić. Najwyżej zepsuję rytuał. Dobra, chodźmy zadzwonić. Ten numer. Tu. Tak. Dobra, dobra. Do numeru. Dziewięć, 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 dwa, osiem, jeden. Płotek zero. Dobra, do rzeczy. Teraz 9, 9, 9, 2, 8, 1. Dobry Jezu, tu jest chyba płotek. Chyba się uda, mam nadzieję. Tak? Słyszysz jakieś dziwne dźwięki? Co powiesz? Gdzie jest mój autobus? Nie no, mój autobus się spóźnia. Już tutaj jest. Dotrzyj do autobusu, zanim czas się skończy. Dobra, lecisz. O, szlak. Jakim cudem znalazł się tutaj tak szybko? Tak. Wrócę wkrótce. Mam nadzieję. Kiedy tam wsiądę, nie będzie powrotu.
po prostu mam tutaj wrzucić runę, tak? Nikogo nie ma. To miejsce wygląda dobrze. Tam jest jakaś instrukcja? Ktoś coś? No i jesteśmy. Kto wie gdzie? Co takiego pomyśleliby sobie moi rodzice? Ich córka wsiadła do autobusu jadącego prosto ku śmierci. Ciężko mi o tym mówić, ale będzie im lepiej beze mnie. Nawet jeżeli zginę podczas tej podróży, życie będzie lepsze dla wszystkich. Dla Hiro. Wykonanie tego rytuału było dobrą decyzją. Nieważne, czy się uda, czy zawiodę, Lacey, którą wszyscy znali, zniknie, a może to inna Lacey zajmie jej miejsce. Wtedy wszyscy wygrają. Spróbowałam przypomnieć sobie wszystko, co wiedziałam o rytuale. Wtedy przypomniałam sobie słowa, które wyczytałam na forum. Musisz wysiąść z autobusu, zanim dojedzie do końca. List powiedział, że autobus zabierze mnie prosto do mojego przeznaczenia. Ale osoby sugerowały, że to się nie stanie. Serio, powinnaś wysiąść, nieważne co. Ta osoba, która zamieściła ten wpis, miała wielki szacunek na tym forum. Więc najpewniej te słowa mają sens. Ale czy to nie będzie wbrew zasadom? No i czy ten autobus nigdy się nie zatrzyma? Mam wyskoczyć przez okno, czy co? Kiedy walczyłam z myślami, moja przytomność zaczęła znikać i wkrótce zasnęłam. Oh, here we go again. Znowu? To już jest śmieszne. Byłam tutaj kilka minut temu. Muszę się stąd wydostać szybko. By wysiąść z autobusu, no łatwo powiedzieć, czy drzwi są w tym samym miejscu? A nie, a wy kawalerze. Drzwi się nie otwierają. No to tu. Czy to jest to samo? Tak, witaj z powrotem, tęskniliśmy, bla bla bla. Zawsze to samo. Ta notka wraca, nawet kiedy ją wyrzucam. Czyli znowu, do szafek i do szafy. Tylko ja dalej nie rozumiem dlaczego. Tutaj coś jest. Ha? To jest coś nowego? Czerwona rzecz. A bierz. Mam czerwoną rzecz. I do szafy. Teraz pytanie, czy ona ze mną zostanie. Świetnie. Co to za istoty? Czekaj. Autobus się zatrzymał. Muszę wysiąść. Mogę pozwiedzać? Siema. Dziwny, zielony mężczyzna. Śpi. Przepraszam. Ty masz problem z zamówieniem ciastka, ale tutaj spoko, nie? Ty jest mężczyzna w kapturze. Przepraszam. Potrzebuję pomocy. Tak.
On też ze mną nie porozmawia. Czy ja też nie jestem rozmowna? Są jakieś krople? Z sufitu? Wszystkie zasady w autobusie. Nie jemy. Tak. Po prostu? Ta osoba ma lampkę. Z rybą w środku. Okej, wielkie usta i robi ha. Może lepiej będzie trzymać się z daleka. Tak, strasznie wyglądający potwór. Patrzy się na mnie. Tak. A tam coś jest? Jest za kurtyną. Tak, podejrzyj. Okej, coś trzyma mocno zasłonę. No dobrze, to wysiadamy. On pójdzie z nami? Czy ona właśnie wysiadła? Ha? Chyba jestem wystarczająco daleko. Nie wygląda na to, żeby mnie ścigali. To nie jest miejsce, którego się spodziewałam. Tu jest przystanek. Aha. Dotarłam do lasu. Co teraz? Kruk. Kruku. Dobra. Daj mi zapisać? Dzięki. Dobra. Dobra, znak. O, nie będzie kolejnego autobusu przez kilka godzin. Świetnie. Mogę poczekać? Gameplay 10 na 10. Dobra, ale co tu jeszcze jest? Mogę iść przed siebie. Komentujesz jakkolwiek to, że się zapętliliśmy? Aha. Ulica jest zapętlona. No dobra. No to w górę. Swoją drogą lubię ją bardziej niż Kate? Tak po prostu? Ten znak mówi, że tam są wrota dnia. No dobra. To do wrot? Okej. Okay. Wskazuję w drzewa. Halo? Tutaj niczego nie ma. Może wskazuje zły kierunek? Zostaw go? A tutaj jest ścieżka zablokowana. Teraz jestem ciekawa, czy to jest kwestia demo, czy o co chodzi? A to co mamy? Nie mam tej czerwonej rzeczy. I sól. To gdzie ja mam iść? Help. A, mogę go przestawić. Świetnie. O, elegancko, to było fajne. Naprzód. To jest tak prosta grafika, ale podoba mi się. Kolejny znak. Czy można go przestawić jednak? Okej, chyba rozumiem. Okej, sekret, tak? Przestaw. Nie wiem, co robię. Tak, swoją drogą. Tu jest jasno. Na razie błądzimy. Przestaw. Chyba nie tak? O, to już prędzej. Gdzieś dotrzemy. Czekaj, czekaj, ty wskazujesz tutaj. Ciebie mogę przedstawić? Dostęp na stację. Co tu się dzieje? Tu jest jeszcze znak.
Ale to będzie fajna mechanika. Tam coś przebiegło. Halo? Ale nie czuję napięcia jak w horrorze. To jest raczej... Co to jest? Tak, przekręć? Próbujemy tu. Dobra, jest w odpowiednim miejscu. Gdzieś dotarłam. Okej. Otwierają się. W ciągu dnia. Nawet nie mam pojęcia, która godzina. Czy jest jakiś sposób, bym mogła otworzyć je bez czekania? Okej. Jakby to otworzyć? Kiedy światła się włączają... Jakoś mam zgasić te lampy? Dobra, tu jest więcej gameplayu niż sądziłam, że będzie. Okej. To spróbujmy tędy. To tu jest napisane. Tak, przestaw. Bardziej. Stacja? Midnight Train? Tu nic nie ma. Czyli coś po drodze skopałam. Dobra. To prowadzi dobrze. To prowadzi dobrze. A teraz? Tak! Ale to jest dobra mechanika, no. Witam. Tutaj jest jakaś istota, która wpatruje się w przestrzeń. Przepraszam. Może... Nieważne. Niegrzeczny. Tutaj jest informacja o zaginionej osobie. Ramka na zdjęcie jest pusta. Takie sugestywne troszkę. Co my tu mamy? Tutaj jest rozkład jazdy pociągów. Nie rozumiem tych lokacji. Ale wygląda na to, że... tory pokrywają sporą przestrzeń. Mapa? Ten zegar tutaj nie ma sensu. To są wskazówki. Mój Boru. Maszyna wendingowa? Nie mam chyba czego kupić. A tutaj śmietnik. Wszystkie bilety są wykorzystane, ale jest moneta. Na razie zostaw. Okej. Weź swój numerek i poczekaj na kolejkę. Tak, weź numerek. Ile? Co to za numer? Jaki jest aktualny? Cześć. Okej, poczekaj na kolejkę. Ale nikogo tutaj nie ma. Powiedziałam, weź numerek i poczekaj na kolejkę. PKP jak się patrzy. Mam numer 375. Więc poczekaj na swoją kolej. O mój Boże. Co to jest? Nie, tu. Nożyczki. Ty, Lasia. Już myślałam, że może przytniemy sobie ten numerek. Nie wchodzić w kolejkę. Jaką kolejkę? Tu nikogo nie ma. Sprzedane wszystko. A wsadź! Nic się nie... Chciałam, że coś wypadnie. Niedobrze. Obraz. Tam jest tunel. Okej, chyba utknęłam. No dobrze, tylko jaki jest obecny numerek?
Kosztuje 20, o nie. Przepraszam, maszyna zjadła moją monetę. Weź numerek i poczekaj na swoją kolej. Wygląda na to, że moneta przepadła. Niedobrze. Ty było wcześniej? Tak! Wejdź. Moneta. Okej. Czy jak obrócę, to zniknie? Tak. Ale to wygląda, jakby było więcej takich miejsc. Więc zobaczmy, czy jeżeli troszkę inaczej je ustawię... chcecie coś powiedzieć? Nie? Tak! Mam runę. Czy tu są jeszcze jakieś miejsca, które się na to nadają? Kopnij ją! Od dzisiaj przemoc to rozwiązanie. Dobrze. Okej, okay. Nie wchodzi w grę przejrzenie tego kosza. Jak uważasz? Ej, ja tu usiądę i poczekam. Ej, a skoro przemoc to rozwiązanie, a ja mam nożyczki? Tak! Zrobimy to... w ten sposób. Git. W ogóle lubię te nawiązania do Kate, bo ekwipunek jest podobny. Dobra, brama się otworzyła. No to jalo.